Czy wiedzieliście, że są różne sposoby wykopywania piasku? Na zdrowy rozum raczej na pewno, ale no w praktyce te sposoby wykopywania piasku nie wyglądają wcale jakby zmieniały cokolwiek wielkiego. Ale jeżeli pytacie się, którym ja jestem typem gracza, to jestem typem gracza trzeciego raczej. Po prostu zbieram jak się tylko da. I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Reddit. W serii, gdzie jak widzicie, dowiadujemy się o tym, że można zbierać piasek na wiele sposobów i nie tylko. Bo co jeszcze? O tym przekonamy się w dzisiejszym odcinku, więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, że filmy są codziennie, więc nie może was zabraknąć. Moja siostra zamieniła ponad pół świata Creative na wełnę, używając Word Edita i wychodząc ze świata. Czy jest jakiś sposób, by to naprawić? Zgaduję, że nie, bo po wyjściu ze świata już raczej nie ma możliwości powrócenia. No i tak, no ja myślę, że na pewno można tego było uniknąć, na przykład nie pokazując siostrze, jak się wpisuje komendy. Moja statua na hardkorze, 4400 bloków koperu. Jak widać, ta statua zaczyna zmieniać kolor, chyba już, sama z siebie podczas budowania. Nie, on po prostu to buduje z różnych bloków, co jest ciekawe, bo one i tak potem przecież na jeden kolor przejdą wszystkie, nie? I faktycznie wygląda to fajnie, no tylko ten kadr ze słońcem, no mógł sobie oszczędzić tego chłop. Zacząłem się bawić command blokami i zrobiłem to. Co myślicie? Ja myślę, że to wygląda troszeczkę jak układ słoneczny, tylko że tak naprawdę to nie ma chyba tutaj środka, bo niby ten czerwony jest najbardziej na środku, ale on też się rusza i to się czasem układa, widzicie, wszystkie planety w jedną linię i wtedy ma być koniec świata. Oby to się nie stało. Ktoś stwierdził, że zrobi sobie pilary, które pokażą mu jasno, od jakich mobów zginął. I z tego wychodzi, że najwięcej razy zabił go szkielet. Co nie jest w sumie dziwne, bo szkielety naprawdę są upierdliwe i potrafią w niefortunnym momencie wystrzelić strzały w naszą stronę. To jest mocne, ponieważ ktoś stwierdził, że spróbuje zrobić coś z bloków, które się wszystkie zapadają i psują, jeżeli pod nimi straci się grunt. I oto taki twór powstał. Czy to ma cokolwiek w sobie więcej? Na pewno nie. Wszyscy jesteśmy temu winni. Wegańska biblioteka? Czemu jesteśmy winni? Jesteśmy winni tego, że ludzie przychodzą na wege? Co myślisz o mojej nowej bibliotece? O twojej nowej bibliotece myślę tyle, że nie wiem, dlaczego ona się nazywa wegan. Okej, okay, tutaj jest jakaś scenka. Okej, okay, on sobie robi książeczki i... Aha, idzie zabijać krowy. Okej, okay. Czy ja chyba właśnie zrozumiałem przekaz tego filmu? No dobra, ale konie też? Już nie lepiej krowy? Od nas Creative leci przecież. O nie, dlaczego TNT? O nie, o nie, o nie, co jest? Ej, przecież ten film jest naprawdę bardzo zły. Co? Ej, dobra, na tym kadrze, słuchajcie, zatrzymuję ten film. Dalej nie chcę widzieć i wy chyba też nie powinniście, bo nie będę waszej psychiki narażał na takie... A zresztą, i tak już za późno, ale to tylko Minecraft. Minecraft jest podobno od 6 lat, czy ja dobrze pamiętam? Chyba tak, więc nie mogę się czuć temu winny. Uff, co to jest? Będzie znowu jeździł po wodzie? No na to wychodzi, tylko jego komputer chyba nie za... Oj, co jest? Tak mu zalagowało, że już go wywaliło. Nie wiem, czy ja powiedziałem komputer, ale chodziło mi oczywiście o telefon. Widzicie, jego telefon no nie radzi sobie za bardzo z tym wszystkim. No i w ogóle nie wiem, jakim synonim Minecraft działa, takie rzeczy się dzieją. Zbudowałem ten statek. Krytycy są miło witani. Okej. Okay. No, powiem wam, że całkiem ciekawy zamek. Nie jest to żaden zamek, który widziałbym wcześniej. Jest bardzo innowacyjny. Może nie innowacyjny, ale przynajmniej nie jest sztampowy. Okej. Okay. Giga storage, czyli gigantyczny magazyn. Okej. Okay. Zobaczmy, jak wielki. No dobra, faktycznie. Coś w tym jest, że on jest duży. No, powiem wam, że w tym magazynie chyba każdy item ma swoją skrzynkę. Ba, mało tego, ma swój cały szereg skrzynek. Ej, popatrzcie, jak to ładnie wygląda. Normalnie jak Minecraft na Peacefulu. Ja nie wiem, czy ja rozumiem to, co się tutaj dzieje. Typ chce zrobić chyba rusztowania, tak? Ale sprawdził w jakimś programie swój seed i wychodzi na to, że najbliższe od niego są 10 tysięcy kratek. No, może, no, chłop ma nie farta. O, a to? Co to? Elytra kurs, czyli... Wow! Ej, ej, ten portal mi poruł, naprawdę. To jest mapa, którą trzeba prawdopodobnie przejść na raz elytrą i te portale są naprawdę fajne. Ej, super to wygląda, nie? Jak on wlatuje do tego portalu i wlatuje w innym miejscu. To mi się podoba. Nawet to, ojoj, ojoj, ej, nice, ej, nice. Ja bym chciał aż w to zagrać, tylko to jest króciutkie. Mój syn zrobił figurkę Among Us z Minecraft trzymającą nóż. Ma 12 lat. Podoba mi się to. Podoba ci się to, że twój
12-letni syn robi pomniki z nożami w ręce, ja bym się zaczął obawiać i na pewno wymieniłbym noże w domu na plastikowe. Kolejne odwzorowanie jakiejś budowli, szczerze to chyba nawet nie znam tego budynku. Znaczy jest to napisane, Budlian Library. Okej, okay, ale nie kojarzę. PS4, jak to naprawicie? Save się zepsuł. Świat zostanie usunięty, ojoj! Jak to naprawimy? No nie wiem, no przysiadłbym się na Xboxa? Nie no, to był tylko taki, wiecie, wredny żarcik. Ja i tak nie wiem, czy bym wolał Xboxa, bo na Xboxie nie ma ekskluzywnych gier i w ogóle nie wiem. Dobra, nie będziemy wchodzić w ten temat, bo zaraz mnie zjedziecie, że Xbox jest lepszy, a ja tam jestem fanem Switcha. Jestem nowy w Minecrafcie, co myślisz o moim rollercoasterze? O nie, to się zaczyna dobrze. Jak każdy nowicjusz w Minecraft musi odrobić swój rollercoaster, chociaż ten nawet wygląda całkiem okej. Okay. To znaczy, wygląda okej, okay, bo nawet ta trasa ma jakieś podporniki, ma jakiś styl w sobie, jest, widzicie, czerwono, biało, czarna, więc wszystko się pasuje, ale generalnie czy jest to coś przełomowego, coś czego nie można było się spodziewać wcześniej? Chyba nie. Chyba jest to wystarczająco sztampowa kolejka, byśmy poszli dalej. Mój koń jest zbyt szybki, lol. Ej, dobra, zobaczmy, czy on tam przeskoczy. Tak, ej, co jest? To jest koń górski. I no, on jest faktycznie bardzo szybki i nie wiem, jak on osiągnął taką szybkość konia. To znaczy, z tego co kojarzę, to konie mają różne szybkości. O tym się przekonałem już nieraz grając ze znajomymi w Minecrafta. Ale żeby aż takie szybkie były, no to takiego konia chyba jeszcze nie spotkałem w swojej karierze. Ciasto zrobione z ciast. Okej, okay. Ej, jajko zrobione z ciast? A to nie ciasto nie zrobione z jaj... O nie, Illuminati. Niedługo nowe głosowanie na moby, które mogą zostać dodane do Minecrafta. Jakie typy mobów chcielibyście zobaczyć? Podwodne, przeciwne nam, specyficzne, na przykład ze spin-offa, jakim może być przykładowo Minecraft Dungeons. Słuchajcie, temat wotów jest no o tyle niefajny, że ja wam coś pokażę. Jakiś czas temu wpadł mi w oko post Jimmy'ego, w którym odwołał on się do tweeta Dreama, gdzie napisał, że Dream też chce spierniczyć głosowanie, o ile to nie jest żart, bo napisał, że zamierza ustawić głosowanie na najgorszego moba na złość i nic z tym nie możemy zrobić. Ja, słuchajcie, nie za bardzo zagłębiałem się w ostatnie głosowanie, to znaczy nie śledziłem tego na żywo, nie wiem, co tam się działo, nie tyle za kulisami, co wokół tego, ale zakładając, że jest napisane, że Dream też chce, to znaczy, że ostatni mob, który został wybrany w głosowaniu, jest właśnie jego sprawką i chodzi tutaj prawdopodobnie o Glow Squida. I to jest naprawdę słabe, bo naprawdę niektóre moby, które nam pokazywali, były bardzo ciekawe. A zamiast tego, co mamy? Świecącą ośmiornicę. I teraz jest jakiś gościu, który chce znowu wybrać najgorszą opcję dla graczy, która nie wniesie nic nowego do gry. I czy to jest spoko? Oczywiście, że nie. Więc tak, ja mam nadzieję, że tym razem Mojang nie zrobi coś takiego jak ostatnio, tak samo jak widzę, jak ma nadzieję T-Jimmy, i że dadzą nam po prostu tym razem same fajne moby, bo nie wiem, dlaczego by mieli znowu dać jakiegoś bezużytecznego moba, skoro sami wiedzą, czym się to może skończyć. Więc tak, jeżeli lubicie Dreama, to zastanówcie się dwa razy. No i znowu kolejna osoba, która lubi marnować czas w Minecrafcie. Ja nie wiem, co jest z tymi ludźmi, naprawdę. Żaden rider się nie spawnował. Może spawnował się w, nie wiem, w jakimś cave'ie. 3 lata robienia mojego miasta. Okej. Okay. No naprawdę jest to potężne. Przynajmniej, no, na tym obrazku to wygląda potężnie. Przez to może, że zostały do tego użyte fajne shadery. I generalnie zdjęcie jest dobrze zrobione. Dobra, to jest znalazł nowy sposób na lokalizowanie diamentów. Zobaczmy, co to takiego będzie. Ten sposób, jak ma wyglądać? Wygląda w ten sposób, że okej, okay, czyli że od złota można odmierzać? Nie, nie za bardzo rozumiem. OCB. Dobra, znowu buduję to samo, co ostatnio, czyli buduję chyba na wyznaczoną długość. Ej, faktycznie, czyli każde złoto znajduje się w danym kącie od diamentów. Na to wychodzi. Nie liczyłem mu tych bloków wcześniej, ale teraz patrząc za to na szybko, no to wygląda jakby znowu tyle samo położył. I tak. Dobra, teraz to ja już się pogubiłem, teraz to już nie wiem. No ale dobra, tutaj się zgadza, bo tutaj faktycznie chyba nad nim znowu było to złoto. Ale wiecie co? Czy można to tak naprawdę przewidzieć, jaka jest trasa do diamentów od złota? No nie wiem, no. A zresztą, znaleźć samo złoto też nie jest łatwo. Znaczy nie, żeby było tak trudno jak diamenty, wiadomo. Ale też trzeba je najpierw znaleźć. Ender Punch. Co jest? Dobra, typ rzuca Ender Perłą, która leci w drugiego gościa, który to rozwala i... aha, no w sumie tak. Tak to powinno działać w rzeczywistości. Co się tu stało? Wow! Typ zrobił oczywiście własną teksturę na mapę z bloku. Czy to są kwiatki? To są chyba kwiatki postawione. I potem z tego zrobił cały swój domek. No to jest spoko, że można za pomocą minimapy robić tak naprawdę własne bloki.
taki. Znaczy nie w praktyce, ale w teorii. No można, no przecież wygląda, widać, tak? Widać czy nie widać? Widzisz to czy nie widzisz? A mnie widzisz? To zostaw łapkę w górę. To słuchajcie, za bardzo nie wiem o co chodzi. Wiem tylko, że to jest jakiegoś anime, bo jestem w stanie to stwierdzić po kresce. Sans są nowe pilary. Ej, w sumie faktycznie, jakby się dało robić bloki z Soul Sanda, w końcu Soul Sand. Piasek, dusz, ale nadal piasek. Dlaczego ryby pływają tylko na dole? No nie wiem, może za mało tlenu jest na górze. Ej, to jest malutkie. Zauważcie, że to jest mega dokładne, ale patrząc tutaj, nie wiem czego to jest miara. Czy to są centymetry? No chyba tak, chyba to są centymetry. Więc to coś powinno mieć 5 centymetrów, coś takiej wielkości? Ja słuchajcie, nie mam linijki w ręce i nawet nigdy w szkole nie miałem, więc się za bardzo nie chcę wypowiadać, ale no malutkie to musi być. Typ, co złapał fantoma na swoim świecie survival. No, to jest coś, czego jeszcze nie widziałem, się coś tego podjął. Daj mu jeszcze tylko name taga i być git. Zaraz, to jest znowu film, w którym ktoś mówi, że znalazł sposób na znalezienie diamentów. I to wygląda, jakby to była ta sama osoba. I co ona sugeruje? Sugeruje, że teraz nagle zmienił się schemat i tym razem znajdziemy diamenty za pomocą redstone'a? Okej, no ale zobaczcie, ile jest miejsc z redstone'em, a jak mało jest miejsc z diamentami. To nie ma sensu i nigdy nie powinno działać. Nie wierzcie w takie pierdoły. Ocencie mój portal do netheru do 10. No, na pewno szybko wierzę do tego netheru, bo widać, że tutaj ma pas rozpędowy. Ktoś zrobił farmę. Okej, tylko po co ta kopuła? Skrzynia zbudowana ze skrzyń. No, ja bym jeszcze tutaj barelsów użył, albo czegoś bardziej, wiecie, wymownego na tą kłódkę. Nostalgia coming. Okej, ktoś tutaj gra muzyczkę minecraftową. I robi to naprawdę w ładnym akompaniamencie zachodzącego słońca. Czy pewnie to słońce zajdzie? Nie, to słońce nie zajdzie. Ale, ej, ale faktycznie co jest? I to, o nie. Ale ktoś sobie farmę zrobił? Dobra, zobaczmy, jak to działa. Czy on będzie z tego jeziora tam wypuszczał wodę? Ej, ale to jest w ogóle całkiem... Ej. No, ej, spoko. Wszystko mi się tutaj podoba. Nawet zostałem zaskoczony. Więc jak kliknie tam, to się, co? Lawa przestaje płynąć. A co w związku z tym? Jak woda... Znaczy, jak lawa przestanie płynąć, to woda zaczyna. Okej. No dobra. I teraz, czy on będzie tu na dachu? Widział, jak to spływa? Nie, bo to jest akurat chyba w tych miejscach, gdzie nie ma szkła. I teraz... Ej, co to tu wszystko wypływa? Ale kozackie! Co się stało? To się nazywa pomysłowa farma. I gdzieś tutaj ma jeszcze jakiś storage. Nie no, wszystko jest piękne, tylko że... No, on to musi w końcu sadzić samemu. To jest jedyny minus w tym wszystkim. Jeden albo dwa, proszę pomóżcie. Ej, co jest? Dobra, ja myślę, że zdecydowanie to powinien być ten, bo ten wygląda, jakby był po prostu martwy. O, mała animacja gasta w Minecrafcie. No dobra, takie animacje robi się prosto. Kiedyś wam pokazywałem na moim kanale, jak takie coś zrobić. Pewnie nikt z was tego filmu nie oglądał, bo to było 5 lat temu. Ale jest taki, który na moim kanale. Nie wiem, czy jest aktualny, bo nie wiem, czy się dużo zmieniło od tego czasu, więc pewnie jest nieaktualny, ale uwierzcie mi, że to jest proste. O, kolejny ciekawy pomysł na zrobienie portalu do Endu. I niby wszystko by było fajnie, gdyby nie to, że... Nie wiem, dziwnie tu jest. Te ściany połączone, co to ma być? Co to za dobranie kolorów ma? Ohydne. Zaraz, co? Czy zrobienie farmy piglinów jest etyczne? Wiecie co? Jeżeli tak to rozważamy, to w ogóle nieetyczne jest granie w Minecrafta. To jest gra, w której okradamy wieśniaków, zabijamy zwierzęta, wycinamy lasy. No, wszystko, o co mogliby się przyczepić aktywiści. Ej, ale to fajnie wygląda, nie? To jest w ogóle jakoś texture pack, a bo to jest combo, czyli resource pack plus texture pack. No dobra, dobre combo. Zrobiłem tron pillagerów. O nie. Tak to survive na peaceful modzie. Tak, prace są w progresie. Jestem z tego dumny. Dobra, zobaczmy. Idzie tam do tego domu. Aha, to jest dom, a nie piramida. O nie, to drewno! Ała, moje oczy! Dobra, będę się patrzył jednym okiem, żeby przypadkiem, wiecie, mi to nie wypaliło dwóch naraz. O nie! Dobra, nie mogę drugiego oka otwierać. To w ogóle, to o nie! To łóżko, to te lampy na ziemi. Przecież to jest brzydkie. Dlaczego to ma tyle lajków? 2500? Pod tym filmem pewnie nawet tyle nie zostawicie w pierwszą godzinę. Co jest? Dobra, typ zrobił ogromne drzewo z ogromnymi pszczołami i ogromnym ulem. I najbardziej w tym wielkim drzewie mnie zachwycają te liście, które pewnie było najtrudniej zrobić ze wszystkiego. Czy to było warte takiej ilości pracy? A jestem hejterem, ja się nie będę odzywał. Dla mnie nic nie jest warte takiej ilości czasu. Bedrock Edition, dlaczego? Co się stało z tym fantomem? Może on się zawiesił w powietrzu? Czy
trzeba mu pomóc. Biedny fantom. Mój przyjaciel chciał wrócić do serwera, ale nie mógł dołączyć. Wyskakuje mu nul. Co to znaczy? Nul? Słuchajcie, ja z tego co widzę, Rockskiś nagrał o tym film, ale nie wiem, czy chcę do tego wracać, a jeżeli to o to chodzi, to lepiej usuńcie ten serwer szybko. Ej, to w ogóle wygląda jak Minecraft. Dobra, tu już wygląda, ale tutaj to wcale. W sensie te szkło tutaj, nie szkło. Co ja gadam? Jakie szkło? Lód zamarznięty tak fajnie wyglądał. Okej. To jest jedna z biedniejszych skrzynek, jakie widziałem. Znaczy, no z kartonu. No, ja wiecie, też kiedyś jak bieda była, to miałem zabawki z kartonu, bo to było najtańsze, ale ten karton nie wygląda, jakby był dobrze zrobiony w ogóle. Dlaczego villager trzyma chleb? O tym mówiłem. Co cię to interesuje? Może sobie chcę zjeść. Spędziłem 9 dni budując to. Myślę, że twarz jest delikatnie off, ale nie chcę więcej czasu spędzać naprawiając to. Wiecie, że to jest straszne? Jakoś dziwnie mnie to przeraża. Ten uśmiechnięty Tomek, tak? On się tak nazywał? Tomek? Pociąg Tomek? Nie wiem, miałem kiedyś nawet taką zabawkę i nie pamiętam, że to się nazywało. Ojoj, naprawdę, starość nie radość. A to co? To jest szkielet, który się pali przez szkło. A tutaj będzie szkielet, który nie będzie się palił przez... No, typowe, wiadomo. Zaraz! Co się tu stało? Ja z moim przyjacielem bawiliśmy się komendami i moby utnęły na granicę, ukośnik kill nie działa, jakiś pomysł, jak je zabić? No, to jest dobre pytanie. Nie wiem, co tu się dzieje. O nie, ten aksolot! Co jest z nim nie tak? Czemu ci tak spłaszczyli? Czy to normalne? Że co? Że daje wilka tu i wilka... Nie, tutaj będzie owca, dobra. Wilk się wkurza, to jest normalne, ale kiedy już mu dał tej drugą owcę, to wilk się fokusuje dalej na tej pierwszej. No i to jest niestety normalne, no taka logika Minecrafta. A to co jest? Ja nie wiem o CB za bardzo, szczerze mówiąc, bo nie wiem. Słuchajcie, to jest w tej zasadzie, znajdźcie jedną różnicę, ale taką jedną i napiszcie w komentarzu, czym to się różni. A to? Co to jest? Ojoj, dobra, ciekawie to wygląda. To wygląda jak coś, co może wybuchnąć w każdym momencie, a jednak tego nie robi. Czy to jest idealnie wszystko wyliczone? Nie wiem, dobra, zobaczymy, co się stanie, jeżeli teraz będzie nadmiar tych minecartów, bo teraz to się powinno zapełnić, a nie, po prostu idealnie to wszystko idzie. Co? Okej. I co teraz? Teraz może przycisnąć się, żeby to wszystko wysadzić? Dlaczego on to robi? Co jest nie tak z tym gościem? Tak, on to wszystko po prostu wysadził. Okej. I co dalej? Aha, on tutaj może różne moby dać do tego. Ej, dobra, to jest za dziwne. Co jest z tym gościem? On rzuca villagera burakami. No i widzicie, jacy są ludzie? Ej, te bloki razem wykorzystane dają wrażenie takiego opuszczonego budynku. Nawet wydaje mi się, że można by było na bazie tej palety kolorów zrobić całą mapę fabularną, która by miała naprawdę ciężki klimat. A to? Ej, to jest ten sam gościu, który był wcześniej i pokazywał nam swoją farmę automatyczną, gdzie spływały te rzeczy z góry, ale tym razem wybiera sobie chyba strzałą, jaki chce kolor wełny uzyskać, a następnie klika po prostu i co się dzieje? Dobra, na pewno coś się stało, bo owce są zabierane, on tam... on tutaj jeżdżą w tych wagonikach. Czy ten gościu jest jakimś mastermindem? Dobra, przejeżdżają górą. Ej, jego farmy nie dość, że są mega efektywne i przydatne, to do tego są mega bajeranckie. Dużo rzeczy się tutaj dzieje, które po prostu fajnie wyglądają. Tak samo tutaj... Oj, co jest? Ej, można ścinać owce jakimś blokiem? I one wracają do siebie i sobie jeżdżą z powrotem w magazynie. No dobra. Można też zatrzymać tą pętlę i zmienić kolor. To jest, słuchajcie, naprawdę mocne. Teraz chodzi do magazynu, tego samego, którym był wcześniej i pokazuje nam różne kolory wełen. Ej, lol. I one stoją albo jeżdżą, zaczynają od tego, czy są potrzebne. No, dużo przy tym roboty było. Nie jest to jakieś mega trudne, o dziwo. Aczkolwiek pomysł i w ogóle wszystko jest genialne. I słuchajcie, dziękuję wam za ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już jutro, bo filmy są codziennie i szkoda by było, byście jakiś przegapili. A widzicie, dużo rzeczy się dowiadujemy. Trzymajcie się, na razie i cześć!